numeru win. O, właśnie. Tutaj tabliczka znamionowa, opisujące numer win. Poszerzenie, czy w systemie, czy nie figuruje jako utracony. Tak. Jaką ma pojemność w systemie? Wszystko jest. Ustalić, bo w zależności od tego, jaką ma pojemność, jakie ma moc, na podstawie tego weryfikujemy też, jakie są potrzebne uprawnienia kierowcy. Ale... Dzisiaj w zasadzie mówi kierowca trzeźwy, ma uprawnienia, motocykl poruszy się poza drogą publiczną, także dzisiaj do pana zastrzeżeń nie ma. A teraz młodzi zmotoryzowani motocykliści, jakie najczęstsze są wypadki właśnie, takie zagrożenia dla takich młodych, mówię o młodych motocyklistach. Młodzi motocykliści, no niestety jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów to jest prędkość. To jest prędkość, to jest przede wszystkim. Bardzo dużo zdarzeń odnotowujemy właśnie w okresie wiosenno-letnim, zwłaszcza wiosną. Kiedy powiedzmy te warunki pogodowe polepszają się, wychodzi słońce, jakieś takie pierwsze emocje wiosenne wchodzą i to też przekłada się na tą prędkość tych kierowców, z jakimi oni się poruszają. No i to jest jedną z głównych przyczyn, przede wszystkim prędkość. Drugą przyczyną no to jest też niedoświadczenie i brak uprawnień, bo to się zdarza bardzo często. O, bardzo często. Kierowcy jadą po prostu bez uprawnień. Czyli młody człowiek może, jeżeli chce zgodnie z literą prawa jeździć na motocyklu, lepiej kupić mniejszą pojemność i zdobyć te uprawnienia wymagane, które są potrzebne na ten moment. Odległości przewidywanie. Proszę? Zaczycie odległości przewidywanie sytuacji, jakie mogą zajść. A jeszcze jakie inne zagrożenia są dla młodych motocyklistów? Oprócz tego ta nadmierna prędkość, którą sobie sami, że tak powiem, to zrobimy. To... Najczęstszą jest błąd ludzki po prostu. Uczestnicy ruchu też przyczyniają się do tych zdarzeń. Inni uczestnicy, nie? Też właśnie też o tym musimy powiedzieć, że czasami jest tak, że dużo jest zdarzeń z udziałem motocyklistów, ale jest jakiś odsetek tych zdarzeń takich, że oni są poszkodowanymi w tych zdarzeniach, dlatego że kierowcy pojazdów osobowych, oni też w pewnym momencie, no... I kiedy są to starsze osoby, gdzie koordynacja ruchowa też, słuch, wzrok jest już słabszy i gdzieś tam coś tam umknie. A motocykle poruszają się bardzo dynamicznie, no i jak to się mówi, gabarytowo na drodze są, zajmują i to ujrzenie ich w tym lusterku zajmuje, no delikatnie, tak jak są starsze, trochę więcej czasu. No, ale przecież ta akcja, patrz w lusterka, nie, żeby jeszcze można było to, no... jeszcze bardziej upublicznić, żeby to po prostu... No wiadomo, kierowca, ja też jeżdżę samochodem i no ja ciągle patrzę w te lusterka, naprawdę, ciągle. Czy to jest okres zimowy, letni, bo ja nie wiem, skuter jakiś wyjedzie. I tutaj kolega wcześniej mówił właśnie o tej prędkości, ale też jak każdy kierowca, który zdobywał uprawnienia w danej kategorii, już na kursie prawa jazdy uczą na tym, w trakcie odbywania się kursu już kierowca powinien sprawdzić przed wyjazdem, wykonać tak zwane OC pojazdu. Obejrzeć go, to układ jezdny, elementy ramy, hamulcy, żeby mieć świadomość, że wszystko jest poprawne i że można tym wyjechać tą drogę. No to jest... Jak nam zabraknie, to staniemy, ale jak nam się skończył hamulce? No tak, no to trzeba... No tak. No, stan techniczny, no to trzeba po prostu dbać, nie? Widzimy, że pan też jest profesjonalny, ubiór, kaskę, kask też już dosyć wysoka liga, to też jest ważne. A teraz tak, jeżeli, no wiadomo, no w kasku młody człowiek musi jechać, tak? Musi, no motocyklista musi. Ale jeżeli na przykład zauważycie, że ten kask jest, no nie wiem, jakiś taki, nie wiem, orzeszek, czy atesty, takie rzeczy sprawdzacie, przypuśćmy, jeżeli jest kontrola drogowa motocyklisty. Ja mówię cały czas o motocyklistach, nie, bo to mnie najbardziej interesuje. I na przykład policjant na pierwszy rzut oka zauważy, że no ten kask, no coś nie pasuje, no... Staramy się to, powiem panu tak, na drodze jakoś to weryfikować, żeby ten kask spełniał te wszystkie wymogi, a test, no i jakieś tam bezpieczeństwo do tego kierowcy, no dawał mu to. A jeżeli na przykład już skrajnie będzie ten kask, no już nie mówię o tym, że ktoś nie ma kasku, nie? Ale no będzie wyglądał, że to no, jest po prostu jakaś skorupka czy coś i co wtedy się dzieje? Wtedy staramy się po prostu temu kierowcy... Informacyjnie po prostu. Informacyjnie, tak? Żeby po prostu skupił się na tym, żeby bardziej zadbać o swoje bezpieczeństwo. No. No często widzę, że jeżdżą na zdrabkę. Mi też jest czasami parę razy zdarzyło jechać tutaj tą drogą bez kombinezonu.
No ale też dostałem parę uwag, że no tak nie może być, nie? Że trzeba się zawsze ubierać, nie? Na motocykl. To jest najważniejsze, tu jeszcze jak mówimy o tym, jeśli chodzi o zdarzenia drogowe właśnie z udziałem motocyklistów, bo wie pan, to jest tak, że samochodem jak dojdzie do jakiegoś zdarzenia, zawsze jednak jest kawałeczek tej blachy przed nami, z przodu czy z tyłu, coś jest, a tu motocyklista jest taki narażony bezpośrednio na uszczerbek na zdrowiu, na uraz ciała. Tak. Czy pojazd wagowo jest cięższą przeszkodą i to jest problem, nie? Ja w zeszłym roku miałem wypadek drogowy, jechałem supermoto, czyli wszystko tam były, kierunkowskazy, no po prostu większa pojemność, ale też podobny motocykl i tam było ograniczenie do 70, widzę gościu jedzie tam 40 na godzinę, no to go wyprzedzam, nie? Można było tam na tej drodze wyprzedzać i ja w momencie jak go wyprzedzam, on się zaczął napędzać. Tak, ja zrobiłem, dałem kierunek, ja go zacząłem wyprzedzać, a on zaczął zjeżdżać na lewą stronę. Tam nie było ani wjazdu, ani pobocza. Czy on zaczął przecinać pana kierunek jazdy? Tak, zaczął w momencie mojego wyprzedzania zaczął przecinać i generalnie na końcu w niego uderzyłem, nie? No i konsekwencje takie były, że motocykl, rama pęknięta, jakość tutaj przed ramieniami wyszła, nie? No to gość zaraz do mnie doleciał, nie? I mówi, tu powinien być moja prędkość. Ja kierunków nie włączyłem. A on kierunkowskaz w ogóle nawet nie włączył, że skręca, nie? W momencie tego mojego wyprzedzania. Czy nie miał miejsce jakiś wjazd do posesji? Czy może... Nie, nic tam nie było właśnie. I... Jaki element pan uderzył tego pojazdu? W bok. W bok, bo on tak jakby chciał tam nawrócić po prostu na tej jezdni, nie? I ten, i pierwsze co zrobił ten kierowca, to nie patrzył jak, czy ja wstanę, czy nie wstanę, tylko zaczął krzyczeć licznik. Licznik, ile tu było na godzinę, nie? No i taki młody tam był chłopak, też jako pasażer, i doszedł do mnie, mówi, czy mi nic nie jest, mówi, że on zadzwoni, bo ja byłem taki, no, nieprzytomny prawie, nie? No taki ogłupiały, no po prostu żyłem, nie? Poczaskany byłem, bo głową uderzyłem w auto, zbiłem szybę, no, nogą i motocyklem próg, całą wektrę skasowałem bokiem, znaczy moim tym, ciałem i motocyklem. I ten, i zadzwonił po pogotowie. Jak zadzwonił po pogotowie, to gdzieś tam od razu chyba policja dostała też znać, nie? I przyjechała i mówię, panie, mówi do tego kierowcy, mówi, to pan nie patrzy, mówi, na jaka tu prędkość była, tylko czy co? Lusterko, co patrzeć. Tylko trzeba patrzeć w lusterko, nie? Patrzmy w lusterko. Patrzmy w lusterka, no.